Cześć, witam Cię bardzo, bardzo serdecznie. Zapraszam Cię na lekcję z cyklu A co było na maturze? Tym razem lekcja będzie poświęcona wyrażeniom algebraicznym. Zapraszam gorąco. Zadania z wyrażeń algebraicznych oczywiście pojawiają się w arkuszach maturalnych. Zazwyczaj są to zadania za jeden punkt. No, oczywiście też za dwa punkty. Rzadko kiedy bywa zadanie za cztery punkty, za pięć punktów w arkuszu maturalnym z matematyki podstawowej, tak? W arkuszu podstawowym rzadko kiedy bywa zadanie za więcej punktów niż dwa. Dlatego tutaj nie zdziw się, że ja wybrałam takie zadania, które są za jeden punkt czy też za dwa punkty. No, chciałam postarać się, żeby te zadania były wybrane różnorodnie. Mam nadzieję, że mi się to udało. Zobaczysz na tej lekcji i zadania z logarytmem, i zadania z potęgami, i z pierwiastkami, i zadanie ze wzorem skróconego mnożenia, ale będzie też zadanie z wykazywaniem. Dlatego zapraszam gorąco do rozwiązywania zadań, które wybrałam z arkuszy maturalnych z poprzednich lat. Zapraszam do rozwiązywania razem ze mną. Zadanie numer 1, maj 2018, zadanie drugie za jeden punkt. Liczba pierwiastek trzeciego stopnia z 7 trzecich pomnożona przez pierwiastek trzeciego stopnia z 81,56 jest równa. I mamy cztery odpowiedzi. Zaraz sobie wybierzemy tą odpowiedź prawidłową. To zadanie oczywiście dotyczy pojęcia pierwiastków, a konkretnie będziemy tutaj stosować własność działań na pierwiastkach, że jeżeli masz pierwiastki takich samych stopni, to możesz je pomnożyć w taki sposób, że przepisujesz jeden wielki pierwiastek, przypominam taką własność, i teraz liczby podpierwiastkowe pomnożymy, czyli 7 trzecich pomnożone przez 81,56. I oczywiście ja tego nie będę po prostu mnożyła tak licznik z licznikiem, mianownik z mianownikiem, bo ja to chcę skrócić, bo się da. To podzielone przez 3 to jest 1, a 81 podzielone przez 3 to jest 27. Czyli 81 skracam z 3. Teraz 56 skracam z 7. Czyli przez 7 podzielę to tu jest 1, to przez 7 podzielę to jest 8. Tabliczka mnożenia w zasadzie nam tutaj wystarczy. Czyli pierwiastek trzeciego stopnia i teraz zapiszę już pomnożone jedynek, nie muszę mnożyć, wiadomo, no ale mogłabym pomnożyć, to będę miała 27 ósmych pod pierwiastkiem. I teraz skorzystam znowu z własności wynikającej z liczenia pierwiastka, załóżmy stopnia trzeciego, z ilorazu, że ja to mogę rozdzielić jako pierwiastek trzeciego stopnia z licznika podzielony przez pierwiastek trzeciego stopnia z mianownika. No niektórzy robią to dużo szybciej, prawda? Od razu wynik podają. Ale ja tutaj chcę specjalnie powoli, żeby Ci pokazać, skąd się to bierze. No i pierwiastek trzeciego stopnia z 27 to jest 3, a trzeciego stopnia z 8 to jest 2. Czyli mamy taki wynik, albo też wyciągniemy całości i będziemy mieć 1,5, albo 3 drugie, albo 1,5. Popatrzymy na nasze odpowiedzi i jak widzisz, bardzo często w arkuszach maturalnych nie są wyciągane całości, tylko jest właśnie ten wynik. Jest to odpowiedź C. Zadanie drugie, maj 2018, zadanie trzecie za jeden punkt. Dane są liczby A to jest 3,6 razy 10 do minus 12, a B to jest 2,4 razy 10 do minus 20. Naszym zadaniem jest wyznaczyć w najprostszej wersji taki ilorazA podzielone przez B mamy wyznaczyć. No więc ja oczywiście tutaj przepiszę A podzielone przez B, to się równa. I teraz, no jak intuicyjnie co pierwsze zrobić? Jest to zadanie dotyczące potęg, konkretnie notacji wykładniczej, ale na razie spróbujmy to potraktować normalnie tak jak potęgi, prawda? Czyli będziemy wykonywać działania na potęgach, ale pierwsze co podstawiamy. Czyli za literkę A podstawię 3,6 razy 10 do minus 12. Natomiast za literkę B podstawię 2,4 razy 10 do minus 20. To się równa. I teraz mamy tutaj potęgi, jak widzisz, dziesiątki, prawda? I mamy liczby. I popatrz, co ja zrobiłam. Ja chciałabym, żebyśmy osobno podzielili to, osobno to. Możemy tak zrobić, dlatego że jest mnożenie. Więc ja to mogę zrobić tak. 3,6 podzielone przez 2,4 razy 10 do minus 12 podzielone przez 10 do minus 20. To się równa. Teraz 3,6 podzielone przez 2,4 możemy oczywiście szybko wymyślić, przez co obie liczby się dzielą, ale jeżeli miałbyś z tym problem, to po prostu przesuń przecinek o jedno miejsce tu
i przesuń przecie jak o jedno miejsce tu. Możesz tak zrobić, tylko pamiętaj, o taką samą ilość miejsc musisz przesuwać przecinki. Czyli będę miała 36 nad 24. Myślę, że większość młodzieży woli mieć liczby całkowite w liczniku i mianowniku niż ułamki, nie? Dziesiąte. A teraz tutaj, jaka była własność działań na potęgach? Dzielenie, tak, tu jest, czyli wykładniki odejmujemy. Czyli przepisuję jedną podstawę dziesiątkę, a wykładniki odejmuję. Minus 12, minus, minus 20. Trzeba to dobrze przeczytać. Ja tutaj może na dole napiszę minus 12, minus, minus 20. Bo część młodzieży to sobie nie zapisze, szczególnie wzrokowcy. Powinni sobie zapisać. Bo teraz minus i minus da nam plus. Czyli będę miała minus 12 plus 20, czyli to jest po prostu 8. Część osób po prostu wie, że to jest od razu 8. Jeżeli nie wiesz, to sobie powolutku rozpisuj, nigdzie się nie śpieszy, prawda? W zależności od tego, na jakim etapie będziesz, no taki wynik uzyskasz na maturze, więc jeden uzyska na maturze 40%, inny uzyska 90%. To wszystko zależy od tego, jak biegły jesteś w obliczeniach, no i oczywiście w wiedzy posiadanej, uzyskiwanej przez lata nauki. Dobrze, no to teraz 36 i 24 skrócimy. Może nawet zobaczę, że to się skróci przez 12, czyli tu będzie 2, a tu będzie 3. Czyli otrzymam 3 drugie razy 10 do potęgi 8. No myślę, że skoro tu były ułamki dziesiętne, to możemy to też na ułamek zamienić dziesiętny. Będzie to 1,5 razy 10 do potęgi 8. Zobaczmy, czy taka odpowiedź jest. Szukamy. Oczywiście dokładnie taka jest. Przy okazji mamy tu pokazane, że ten nasz końcowy wynik jest przedstawiony w postaci notacji wykładniczej, czyli jest liczba z przodu, która mieści się w przedziale od 1 do 10, prawda? I pomnożona przez 10 do jakiejś tam potęgi. One wszystkie są dane w postaci notacji wykładniczej, ale nawet nie ma tutaj takiej informacji, że musisz wiedzieć. Masz poszukać odpowiedź. W tym wypadku jest to odpowiedź C, 1,5 razy 10 do 8. I w zasadzie ja tutaj korzystałam tylko i wyłącznie z własności działań na potęgach. Zadanie numer 3, maj 2015, zadanie czwarte za 1 punkt. Równość, i przeczytam tą równość, n podzielone przez 5 minus pierwiastek z 5 równa się. 5 plus pierwiastek z 5 podzielone przez 5 zachodzi dla. Czyli po prostu mamy wyznaczyć m. To zadanie wybrałam ze względu na to, że będziemy tutaj stosować wzór skróconego mnożenia. A to też dotyczy tego działu, który nazywa się, obszernie mówiąc, wyrażenia algebraiczne. Jaka metoda na rozwiązywanie tego typu równości? Oczywiście mnożenie na krzyż. To pomnożymy z tym, to pomnożymy z tym. Czyli tak, 5 razy m to jest 5m, to się równa, a to na razie zapiszmy w nawiasach. W jednym będzie 5 minus pierwiastek z 5, a w drugim będzie 5 plus pierwiastek z 5. I teraz 5m zostawiam, natomiast tutaj fajnie by było, gdybyś zauważył, że jest to wzór skróconego mnożenia a minus b razy w drugim nawiasie a plus b. Dlaczego? Bo popatrz, te nawiasy są praktycznie identyczne. Różnią się tylko znakiem w środku. Tu jest minus, tu jest plus. I był taki wzór. A minus b razy a plus b to było przecież a kwadrat minus b kwadrat. Czyli ja to teraz zwijam we wzór i tobie zapiszę 5 do kwadratu minus pierwiastek z 5 do kwadratu. Bo moim a jest piątka, a moim b jest pierwiastek z 5, więc tak zapisuj. No to dobrze, to teraz wykonujemy dalej. 5m to się równa. 5 do kwadratu to 25. Odjąć pierwiastek z 5 do kwadratu. Pierwiastek z kwadratem się kasuje, czyli wychodzi po prostu 5. Czyli 5m to jest 20 dzielone przez 5. Otrzymuje m równe 4. Koniec. I teraz tylko patrzę, która to odpowiedź taka była, m równe 4. Była to odpowiedź B w arkuszu naturalnym, czyli m równe 4. Zadanie czwarte, czerwiec 2016, zadanie czwarte za 1 punkt. Różnica 50001 do kwadratu minus 49999 do kwadratu jest równa. I mamy 4 odpowiedzi. Oczywiście ktoś powie tak, widząc taki przykład, a to sobie podniosę na kalkulatorze do kwadratu. Oczywiście można tak zrobić. Pod uwagę, że nasz kalkulator pomieści taki wynik. Ja oczywiście tak nie będę robiła, bo myślę, że widzisz, że tą liczbę mogłabym potraktować jako A, natomiast tą liczbę mogłabym potraktować jako B. I na pewno zauważysz, że to jest A kwadrat minus B kwadrat.
a do kwadratu minus b do kwadratu. A na to był wzór a minus b razy a plus b. Jest to wzór skróconego mnożenia. Więc ja to rozbiję Tobie w postaci właśnie wzoru skróconego mnożenia. Otwieram nawias i w jednym nawiasie będę miał 50 001 odjąć 49 999, a w drugim nawiasie, bo będę miała tu pomnożone, w drugim nawiasie będzie 50 001, mamy 50 001, dodać 49 999. To się równa. Jak od 50 001 odejmiemy 49 999, no to to jest po prostu 2 razy. To w głowie robimy, prawda? A teraz do 50 tysięcy, ja tą jedynkę jakbym przeniosła tutaj i wtedy dostanę znowu 50 tysięcy i 50 tysięcy, no to mam 100 tysięcy, nie? Czyli 100 tysięcy, jak pomnożę razy 2, mam 200 tysięcy. Skoro 200 tysięcy, to patrzymy, która odpowiedź to było 200 tysięcy. Była to odpowiedź B. Tamte odpowiedzi były bardzo podobne do siebie, ostatnia tylko inna, więc trzeba dobrze patrzeć na zera, bo wiesz, te zera gdzieś Ci mogą umknąć, gdzieś się mogą pogubić, więc zawsze sobie sprawdź, czy masz odpowiednią ilość zer. Proste zadanie, ale proste jest dlatego, że użyliśmy fajnie wzoru skróconego mnożenia. Zadanie numer 5, sierpień 2017, zadanie czwarte za jeden punkt i wybrałam taki przykład właśnie. Obliczyć wartość wyrażenia. I to wyrażenie tak jest. Logarytm przy podstawie 4 z 8, dodać 5 logarytmów przy podstawie 4 z 2 i tam mamy 4 odpowiedzi. Zobaczymy w trakcie obliczeń, co nam wyjdzie. Czyli równa się i obliczamy. Po pierwsze, na pewno Ci się kojarzy taki wzór na dodawanie logarytmów, tak? Ja go przypomnę, ale najpierw będę chciała popatrzeć na to, że ja nie dam rady dodać tych logarytmów na razie, bo tu jest jeden logarytm, a tu jest ich 5. Dlatego najpierw muszę skorzystać z takiej własności, ja ją napiszę, logarytm przy podstawie a z b do potęgi r, pamiętasz, była taka własność, to to r się wyrzucało do przodu, czyli to jest r razy logarytm przy podstawie a z b. Dlaczego o tej własności mówię? Ponieważ r możesz wyrzucić do przodu, tak, ale możesz też z przodu r wyrzucić do potęgi. Te wzory działają w obie strony, więc dlatego przepisując może pod spodem, przepiszę początek, logarytm przy podstawie 4 z 8, a naszą piąteczkę stojącą przed logarytmem wyrzucę jako wykładnik tej liczby logarytmowanej. Zrobię to powoli, żeby było widać, czyli przepisujemy logarytm przy podstawie 4 z 2 i to 2 jest do potęgi piątej, uwaga. No to dalej, to się równa. Logarytm przy podstawie 4 z 8 dodać logarytm przy podstawie 4, 2 do potęgi piątej, a co to? Nie umiemy policzyć? Mnożymy 2 razy 2, 4 razy 2, 8, razy 2, 16, razy 2, 32. No to sobie policzmy, tu będziemy mieć 32. To się równa. Teraz korzystamy, tu będę na dole pisała, teraz skorzystamy z własności na dodawanie logarytmów. Napiszę tą własność. Logarytm przy podstawie a z b dodać logarytm przy podstawie a z c. To się równa logarytm przy podstawie a z b razy c. Oczywiście wszystkie te własności zachodzą przy odpowiednich założeniach. Ja już założeń nie będę pisała. Czyli jak dodamy te dwa logarytmy, to otrzymamy jeden logarytm przy podstawie 4, popatrz, bo to po tej stronie, mam to rozwinąć w tą stronę, naszą własność, czyli będę miała logarytm przy podstawie 4, tak napisałam, i w nawiasie muszę napisać liczby logarytmowane pomnożone przez siebie, czyli 8 razy 32. To się równa. Logarytm przy podstawie 4, 8 razy 32, no to mnożymy. 8 razy 30 to mamy 240 i 8 razy 2 to 16, czyli będziemy mieć 256. To się równa. A czy my czasem nie umiemy, nie znamy takiej potęgi liczby 4, żeby wyszło 256? Przypominamy definicję, jak to było. 4 do jakiej potęgi, czyli musimy wymyśleć, do jakiej potęgi ma nam dawać 256. To próbujmy mnożyć. 4 razy 4, 16. Razy 4, 64. Razy 4, 256. Jak nie umiesz tak, to sobie na użyciu kalkulatora stukaj. 4 razy 4, razy 4, razy 4. Czyli wyszło mi, że do potęgi czwartej, bo 4 palce wyciągłam. 4, czyli 4 do potęgi czwartej daje 256. No i teraz patrzymy, czy jest taka odpowiedź. Oczywiście, że jest. Jest to odpowiedź w tym wypadku B.
Zadanie numer 6, maj 2015, zadanie 27 za 2 punkty. Na pewno wiesz dobrze, że w arkuszu maturalnym często zdarza się zadanie z wyrażeń algebraicznych, zadanie na dowodzenie. Oczywiście nie tylko z wyrażeń, często bywa też z geometrii, ale z wyrażeń algebraicznych też bardzo często się pojawia zadanie na dowodzenie, dlatego chciałam przy okazji tego właśnie działu zwrócić na to szczególną uwagę, dlatego takie też zadanie wybrałam. Wykaż, że dla każdej liczby rzeczywistej x i dla każdej liczby rzeczywistej y prawdziwa jest nierówność. Specjalnie tego nie pisałam, dlatego że chcę z Tobą wspólnie teraz zbudować nasze założenie, tezę i dowód. Co jest podane w treści? Że x i y to są po prostu liczby rzeczywiste, czyli każde, nie? Co mam wykazać, czyli nasza teza? Mam wykazać, że 4x kwadrat, jak odejmę od tego 8xy, dołożę do tego 5y kwadrat, to jest zawsze większe lub równe od zera. No i ostatni etap, czyli ten główny w zasadzie, w którym się zajmujemy, jest to dowód. Pamiętasz, zwracam uwagę zawsze na to, że jeżeli mamy dowodzić nierówność, to ja nierówności w matematyce lubię robić za pomocą dowodów nie wprost. Dowód nie wprost, albo piszemy słownie dowód nie wprost, albo piszemy d do minus pierwszej jako dowód nie wprost. I na czym polega dowód nie wprost? Dowód nie wprost polega na tym, że zaprzeczamy tezę i dochodzimy do sprzeczności, dzięki czemu pokażemy, że nasza wyjściowa teza jest prawdziwa. Jak to zrobimy? Popatrz. To tak jak było w przypadku logiki. Zaprzeczenia zdania P jest równoważne ze zdaniem P. Czyli zaprzeczenie sprzeczności powoduje to, że my stwierdzamy, że nasza teza jest prawdziwa. Ja osobiście zawsze, widząc nierówności, lubię robić dowody nie wprost, uwielbiam te dowody nie wprost, dlatego że one powodują, że mamy taki przejrzysty, piękny zapis. Część nauczycieli w szkole nie uczy dowodów nie wprost, więc jeżeli nie byłeś uczony dowodów nie wprost, no to musisz popatrzeć, jak ja to robię, może Ci się spodobają, tak jak mi. Czyli zaprzeczamy tezę i to piszemy już w dowodzie naszym nie wprost. 4x kwadrat minus 8xy dodać 5y kwadrat, uwaga, zaprzeczam znakowi teraz nierówności. Było większe lub równe, ja piszę mniejsze od zera. Jeżeli tu jest bądź równe, tu nie może być. Jeżeli by tu nie było, tu musi być większe, wtedy większe czy tam mniejsze bądź równe. Popatrz, co daje mi teraz to, że ja zaprzeczyłam tezę? To mi to daje, że ja teraz to sobie mogę przekształcać, całą nierówność przekształcać, przepisywać, tak? I na końcu dojść do sprzeczności. Po pierwsze, skoro to jest zadanie z wyrażeń algebraicznych, widzimy x, y w kwadratach, no to na pewno możemy przypuszczać, że pewnie jakiś fajnie byłoby wzór skróconego mnożenia. I teraz tak, popatrz, 4x kwadrat minus 8xy, to powinno Ci zasugerować, że fajny byłby wzór skróconego mnożenia, więc ja otwieram nawias, ja ten wzór Ci tutaj może na boku napiszę a minus b do kwadratu, to się równa a kwadrat minus 2ab plus b kwadrat. Dlaczego ten wzór? Dlatego, że on składa się z trzech składników, a my tutaj, no tak jakby mamy trzy, prawda? Są kwadraty i jest minus, a my też mamy minus. Więc na pewno będę chciała ten wzór skróconego mnożenia. I teraz uwaga, jak będziemy rozpoznawać, co jest pierwszym elementem w tym nawiasie? Otóż musimy to wykapować z tego, co ja teraz podkreśliłam, 4x kwadrat. Czyli jakie wyrażenie, jak podniosę do kwadratu, da mi 4x kwadrat? Oczywiście 2x, nie? Bo 2 do kwadratu to 4, a x do kwadratu to x kwadrat. Dalej musi być we wzorze minus i teraz zastanówmy się, jak otrzymać ten wyraz 2ab, bo to jest to nasze 2ab, no minus już przepisałam, więc się nim nie przejmuję. 2ab, popatrz, 8xy, czyli ma być tak, 2 razy 2x to jest 4x. To ile ja tu muszę dopisać, żeby mi wyszło z pomnożenia 8, jak już mam 4, oczywiście 2. 2 co? No 2y, no bo muszę mieć też x, oprócz x-a muszę mieć też y. Czyli spróbujmy teraz tak, mamy 4x kwadrat, rozwijając we wzór, dalej jest minus 2ab, czyli u mnie 2 razy 2x razy 2y to będzie 8xy, czyli zgadza się. To jeszcze ten ostatni składnik musimy, b kwadrat. No to popatrzmy, 2y do kwadratu to będzie 4y kwadrat.
a ja mam 5y kwadrat. Czyli to znaczy, że ja poza nawiasem muszę jeszcze dołożyć jedno y kwadrat, przepisuję i oczywiście mniejsze od zera. Dlaczego? No bo gdybym to rozwinęła, to tu byś otrzymał 4y kwadrat i plus 1y kwadrat, czyli daje mi to 5 moje y kwadrat, które mi narzucili w zadaniu. No to teraz wystarczy tylko porządnie oszacować. Kwadrat jakiegokolwiek wyrażenia, czy tam będą x, y, czy będą liczby, jest zawsze liczbą większą lub równą 0. Bo to wiemy, tak działa kwadrat, kasuje minusa, prawda? Dalej, y kwadrat to jest znowu kwadrat jakiegoś tam wyrażenia, no troszkę prostsze wyrażenie y, ale to nie ma kompletnie znaczenia jakie, też jest większe lub równe od 0. Zatem jak dodam teraz, widzisz, jest dodawanie pomiędzy tymi kwadratami, jak dodam te liczby, które są większe lub równe od 0, to oczywiście otrzymam dalej liczbę większą lub równą od 0. A ja mam podane, że to ma być mniejsze od 0. Oczywiście wyszła mi sprzeczność. No bo jak liczba, która jest większa lub równa od 0, musi być mniejsza od 0? No nie da się tak, prawda? Jak jest większa bądź równa, to nie może być mniejsza. Czyli wyszła nam sprzeczność, co kończy dowód. Tak zbudowany jest dowód nie wprost. Dowód nie wprost nie polega na tym, że on jest bardzo długi. Tylko w tym dowodzie nie wprost jest o tyle fajnie, że my tą tezę, oczywiście zaprzeczoną, my ją cały czas sobie będziemy przekształcać. Ją my całą analizujemy. Gdybyśmy to robili inaczej, dowodem wprost, bo też by się dało. Byłby bardzo podobne, bo to nie jest tak, że dowód nie wprost, to jakieś inne przekształcenia się robi. Jeżeli byś to robił dowodem wprost, to też byś tak samo zwijał w kwadraty. I tak samo byś szacował. Tylko nie byłoby takiego zapisu, prawda? Pisałby sobie równa się, natomiast nie mógłbyś napisać większe lub równe, bo ty masz dopiero to udowodnić. Natomiast jak robisz dowodem nie wprost, to możesz napisać mniejsze od zera i cały czas przepisujesz mniejsze od zera, bo ty zaprzeczyłeś tezie. No tak jak ja tutaj zrobiłam i doszliśmy do sprzeczności. A jeżeli w dowodzie nie wprost dochodzimy do sprzeczności, to znaczy, że to jest już koniec naszego dowodu, bo zaprzeczenie negacji to jest prawda, prawda, w tym wypadku. Czyli mamy zaprzeczenie negacji zdania P, otrzymujemy wyjściowe zdanie P, czyli zaprzeczamy sprzeczności, dochodzimy do tej wyjściowej naszej prawdy, czyli do tego, że nasza teza jest prawdziwa, co kończy nasz dowód. Zadanie numer 7, sierpień 2016, zadanie 28 za 2 punkty. Wykaż, że jeżeli liczby rzeczywiste ABC spełniają warunek taki A razy B razy C równa się 1, to A do minus pierwszej dodać B do minus pierwszej dodać C do minus pierwszej to jest po prostu AB plus BC plus CA. Zapiszemy, jest to zadanie 7, znowu na wykazywanie, czyli założenie, co jest podane? Mamy podane, że te liczby nasze to są po prostu jakieś tam liczby rzeczywiste, dowolne, ale nie tylko tyle. Mamy jeszcze podane, że A razy B razy C to jest 1, czyli jeżeli jest taki warunek w założeniu A razy B razy C równe 1, to pewnie będziemy musieli w dowodzie z niego korzystać. Dalej, teza, czyli to, co mamy do udowodnienia, wykazania, to jest, że A do minus pierwszej dodać B do minus pierwszej dodać C do minus pierwszej. To jest po prostu AB plus BC plus CA. I to jest nasza teza. No i teraz zajmiemy się dowodem. Oczywiście będzie to dowód wprost tym razem. Ja właśnie tak przygotowałam, tak wybrałam zadania, żeby jeden był dowód nie wprost, a drugi był dowód wprost. Ze względu na to, żeby Ci pokazać, że jest taka metoda i taka metoda. Dlaczego tutaj robimy dowód wprost? Dlatego, że w przypadku dowodzenia równości bardzo często, pamiętaj, właśnie robi się to dowodem wprost. Jak chcemy udowodnić równość, wychodzimy z lewej strony, przekształcamy, dochodzimy do prawej strony. Po pierwsze, w dowodzie możesz zawsze sobie przepisać założenie. To Ci nikt nie zabroni. Czyli ja przepiszę moje założenie ABC równe 1. No, tego założenia, że A, B i C są rzeczywiste, nie przepisuję, bo to po prostu jakby sensu nie ma, prawda, większego, żebym to przepisywała. Natomiast takie założenie ABC równa się 1 mogę przepisać i mogę z niego coś wyznaczyć. Myślę, że mamy tu trzy niewiadome. To często młodzież na tym wymienka, o, czy niewiadome, to nie dla mnie. No spokojnie, wszystko jest, tylko trzeba do tego podejść, na spokojnie spróbować rozpisywać. Ja pierwsze co, intuicyjnie, mając trzy niewiadome, wyliczyłabym jedną, czyli na przykład C podziela obustronnie przez AB i otrzymam, że C to jest 1 przez AB.
Być może do czegoś nam to będzie potrzebne, żeby tak dużo tych niewiadomych nie było. No to teraz co będziemy robić? To teraz przejdziemy do tezy, ale uwaga, ja nie mogę całej tezy przepisać. Ja mam Ci ją udowodnić. Czyli ja wyjdę od jednej strony. Przeważnie się wychodzi od lewej strony, bo przeważnie lewa strona jest bardziej skomplikowana, prawda? Czyli moglibyśmy sobie wyjść tutaj od tej strony lewej, można też od prawej, nie ma to znaczenia. Ja akurat wyjdę od strony lewej, czyli ja ją po prostu przepiszę lewą stronę. Uwaga, jeżeli robimy zadanie dowodowe, to nie możesz całej tezy przepisać. To jest dowód wprost, polegający na tym, że na podstawie założenia najczęściej wychodzisz z lewej strony, dochodzisz do prawej. No to tak, a do minus pierwszej, korzystamy z własności działań na potęgach, to będzie 1 nad a. Pamiętamy, potęga ujemna odwraca nam naszą liczbę, w tym wypadku literkę a. Dodać, tak samo, 1 nad b. Dodać, tak samo, 1 nad c. To się równa. Pod c już wiemy, co możemy podstawić, nie? Czyli 1 nad a przepiszę, dodać 1 nad b przepiszę, dodać 1 nad, a pod c podstawię 1 nad a b. No i teraz początek przepisujemy, czyli 1 nad A, dodać 1 nad B, dodać, to jest ułamek piętrowy, my takiego piętra nie lubimy, więc zrobimy tak, żeby się pozbyć tego piętra, czyli przepisuję licznik i teraz pomnożę przez odwrotność. Odwrotnością 1 nad AB będzie AB nad 1, no niech tak będzie zapisane. I tak, 1 nad A, dodać 1 nad B, dodać, tutaj oczywiście jak to pomnożymy, to jest prosta sprawa, wyjdzie po prostu dodać AB. No ja teraz jeszcze tezy nie otrzymałam tej prawej strony. No to próbujmy teraz, co dalej możemy zrobić. Możemy wszystko postawić na jedną kreskę ułamkową. Możemy zrobić z tego jedną kreskę ułamkową, czyli na przykład wszystko, ale widzimy, że niekoniecznie musimy wszystko na jedną kreskę ułamkową dawać, dlatego że AB, ja Ci może podkreślę, to AB, ono już tutaj występuje. W tezie, po prawej stronie, więc ja bym tego już nie ruszała. Ja bym nad tym się skupiła, czyli bym tutaj zrobiła wspólny mianownik. Wspólny mianownik dla takiego ułamka, który ma mianownik A i dla takiego ułamka, który ma mianownik B, to będzie iloczyn tych dwóch mianowników, czyli AB. Dodać i tutaj też będzie AB, czyli ja to rozszerzam razy B licznik, razy B mianownik, a tu razy A, po to, żeby mieć wspólny mianownik. Czyli będę miała na dole AB, u góry będę miała B, dodać, u góry będę miała 1 razy A to A, na dole BA czy też AB. I dodać AB, to się równa. Teraz popatrzmy, tak, na dole jest, tu, na dole w kresce ułamkowej, w mianowniku, tak, pod kreską ułamkową jest AB, a tutaj też mamy takie AB. Jakbym ja to troszkę inaczej zapisała, czyli zapisała w takiej postaci B razy 1 nad AB. Popatrz, mogę tak napisać, bo ja to B mogę dać z przodu, a tutaj postawić 1 nad AB, dodać, to samo tu mogę zrobić. Najpierw A napisać, czyli tak jakby przed ułamek dać a zostawić 1 nad AB i dodać na końcu AB. To się równa. Dlaczego tak zrobiłam? Bo 1 nad AB, popatrz, z tego jest po prostu C. A 1 nad AB z tego samego, tak, to jest też po prostu C. Czyli w następnym kroku mogę napisać BC, dodać AC, dodać AB. A co miało mi wyjść? Miało wyjść AB mam, BC mam i AC mam, bo to jest to samo co CA. Czyli mogę napisać, że wyszła mi prawa strona, co oczywiście kończy dowód. Podsumowując, co wybrałam na dzisiejszą lekcję? Oczywiście wybrałam zadania takie, aby poćwiczyć z Tobą dosyć dużo tych elementów, które występują właśnie w dziale wyrażeń algebraicznych. Spotkaliśmy na tej lekcji potęgi, działaliśmy również na pierwiastkach. Było zadanie dotyczące właśnie logarytmów. Były zadania ze wzorami skróconego mnożenia, jak również były zadania na dowodzenie. Pokazałam Ci różnicę pomiędzy dowodem wprost, a dowodem nie wprost. Mam nadzieję, że to, co przygotowałam na to spotkanie, pozwoli Ci opanować ten materiał w takim stopniu, że podchodząc do matury, nie będziesz miał problemów właśnie z tym działem, który jest naprawdę fajny, przyjemny, mimo tego, że są dowody, one naprawdę są piękne. Mam nadzieję, że lekcja będzie dla Ciebie przydatna. Mam nadzieję, że się podobało również. Jeżeli tak, zapraszam Cię na kolejne spotkanie z iKMAT.